I czego na koniec możemy Panu życzyć, oprócz oczywistego utrzymania się na zapleczu Ekstraklasy? Tego, żebym zawsze miał ochotę, taką jak dzisiaj mam, do, do, do treningu, do pracy, do wejścia do szatni, do rozmów, do tego, żeby być dla tych piłkarzy czymś więcej, niż tylko takim zwykłym trenerem, który przyszedł i wyszedł, ale żebym był ważną postacią w ich życiach piłkarskich i też takich yy, pozasportowych, bo myślę, że tutaj jest ziarno zasiane bardzo mocno dla tych zawodników, oni łakną czegoś takiego, żeby być cały czas w treningu, chcą dużo pracować. To jest kapitalne dla trenera, kiedy ma młodych piłkarzy chcących się rozwijać i tego sobie życzę, żeby i mnie i im nie brakowało nigdy tej chęci do tego, żeby wyjść na boisko i potrenować.